Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd Sinsay. Będzie kilka ciekawych propozycji. Jak zwykle, moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, znajdziecie w opisie. Zacznijmy może od spodni jeansowych oraz bluzki. Spodnie mam w rozmiarze 36, a bluzkę w rozmiarze 38. Bluzka jest wykonana z cienkiego, elastycznego materiału. Kołnierzyk i tutaj cała lamówka u góry jest biała, co mi się bardzo podoba. Jest dobrze dopasowana, także rozmiar M uważam za odpowiedni, nie jest zbyt luźna ani zbyt opięta. Jest dosyć krótka, Wy tego tutaj nie widzicie, bo wszystko jest czarne. Natomiast sięga mniej więcej dotąd, także do wysokich stanów, zdecydowanie nie do tych obniżonych. Jeżeli chodzi o dżinsy, no to tak, mam rozmiar 36 i on jest prawie że dobry. Problem leży tutaj w zasadzie na wysokości talii, bo tutaj tego materiału troszeczkę jest za dużo. Dosłownie trzeba byłoby zebrać centymetr, dwa, żeby one się tak ładnie układały, natomiast myślę, że pasek wystarczy. Jeans jest dosyć cienki, także to nie jest jakiś bardzo gruby jeans. Czerń jest ładnie, mocno nasycona, także te spodnie mi się podobają i zastanawiam się, czy ich sobie nie zostawię, ale mam jeszcze alternatywę, także zaraz zobaczymy, które będą jeansy leżały najlepiej. Jeżeli chodzi o długość, to sięgają mniej więcej do podłoża. Te buty mają około 9 cm, jeżeli chodzi o wysokość, między 7 a 9. No i tutaj jest w porządku. Także zastanawiam się, bo właśnie szukam do kowbojek na podobnym obcasie czarnych jeansów, żebym mogła w tych kowbojkach chodzić nieco częściej i być może to będą właśnie te. Kolejne jeansy i kolejna góra, tym razem bluzka w rozmiarze ponownie M, natomiast w kolorze szałwiowym, bardzo ładnym, przyjemny, elastyczny materiał, dopasowanie odpowiednie. Jak ja tego typu bluzki z Sinsay mam w swojej szafie i używam, także je bardzo lubię, one są naprawdę niedrogie. Niewielki dekolt, który nigdzie nie dusi, także jest wielka zaleta, że nie jest zbyt agresywny. I tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to jak widzicie, dosyć długa, jak dla mnie idealnie, tym bardziej, że jest cienka, więc będzie dobrze się chować pod spodniami. A na sobie mam kolejne dżinsy, rozmiar 36, ponownie rozmiar odpowiedni. Ponownie by się tutaj troszeczkę przydało mocniej spiąć w talii. Natomiast tym razem te spodnie nie są aż tak mocno czarne. One są takie lekko jakby przetarte, jest lekko wypłowiały ten dżins i ten dżins jest też grubszy nieco niż w przypadku tych poprzednich czarnych. Jeżeli chodzi o długość, to przy 9-10 cm szpilce jesteśmy na zero z podłożem. No i się teraz zastanawiam właśnie, czy na któreś dżinsy się skusić, czy nie. No zobaczymy jeszcze, chciałabym takie idealnie z wysoką talią, no ale zobaczymy, czy znajdę. A teraz mam na sobie koszulkę w rozmiarze S bodajże, albo XS, oraz spodnie w rozmiarze M. Jeżeli chodzi o koszulkę, to jest wykonana z cienkiej bawełny, ale jakoś bardzo nie przebija, ale mam cielistą bieliznę, bierzcie na to poprawkę i ona tak naprawdę tak się prezentuje. Jak widzicie, jest dosyć długa, dobrze leży w ramionach. Uważam, że jest to rozmiar odpowiedni. Jeżeli chodzi o spodnie, to są to spodnie wykonane z imitacji skóry. I właśnie teraz widzę, że znowu wracają te ubrania albo skórzane, albo z tej właśnie imitacji skóry. Jest ich coraz więcej w sklepach. Także zamówiłam również te. To są te spodnie o kroju, który już wcześniej mierzyłam. Takie karmelowe spodnie mierzyłam w poprzednim holu ala Zara i to jest właśnie ten sam krój, rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim i tak się prezentują z przodu, tak się prezentują z tyłu. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem takich spodni, a te się Wam podobają, no to wiecie, w Sinsay nie są zbyt drogie, można na sobie przetestować. Ja miałam już kiedyś spodnie tego typu, natomiast strasznie by było w nich gorąco, strasznie się w nich pociłam, także no nie wiem, czy się zdecyduję, pomimo tego, że te mi się podobają. Jeżeli chodzi o długość nogawki, to sięgają do kostki, także długość jest odpowiednia, z tym, że no nie wiem, aha, jeszcze były chyba burgundowe właśnie z takiej ekoskórki. Zamówiłam również marynarkę. Ona jest taka trochę w stylu Chanel, jako coś takiego na wierzch. Widzę, że to połączenie generalnie jest fajne. Tak się domyślałam, że może wyglądać fajnie i uważam, że wygląda fajnie. Ta marynarka jest cienka, ma podszewkę, mam na sobie rozmiar S, rozmiar odpowiedni. Tak się prezentuje z tyłu. Tkanina jest strukturalna, taka troszeczkę a la Chanel i ją też można zapiąć, ale nie wiem, co tu... Czekajcie. Dobra, jest. Bo się zastanawiałam, gdzie jest guziczek ten od środka, bo jakby brakowało mi, ale tam jest. Także tak się prezentuje
po zapięciu skóra zostaje w postaci spódnicy. Tym razem mam na sobie rozmiar S oraz mam do tego bluzkę typu polo z krótkim rękawkiem w paseczki burgundowo-białą, rozmiar L. Przeczytałam w opiniach właśnie, że rozmiarówka jest nieco zaniżona i trzeba brać, czy zawyżona. W każdym razie trzeba było brać rozmiar większy niż się nosi i rzeczywiście ten rozmiar L jest taki o, na styk. Nawet nad XL-ką bym się zastanawiała, bo tutaj w ramionach nie do końca dobrze przebiega ten szew, a materiał jest też dosyć twardy, mało elastyczny, więc lepiej faktycznie byłoby wziąć jeszcze nawet jeden rozmiar więcej, czyli dwa rozmiary więcej niż standardowo. Ja zazwyczaj tego typu bluzki, sweterki zamawiam w rozmiarze M. Także taka tutaj różnica. Do tego mam spódnicę w rozmiarze S, jest to rozmiar w mojej ocenie odpowiedni. Tak się prezentuje z tyłu. Nie ma kieszeni, to jest właśnie taka ala ekoskórka. Ona się też trochę rozbije, bo tak jest z tymi wszystkimi skórzanymi czy ze sztucznymi skórami, z ubraniami z takich materiałów, że one się zawsze trochę rozbijają. Także nawet jak jest troszeczkę bardziej opięta na początku, to ona później i tak się nieco rozbije, co mnie z drugiej strony nieco martwi. O, tu widzicie, nie mogłam dopiąć suwaka i on się ani na mnie, ani beze mnie zapiąć nie chce. Także jakiś taki felerny akurat model. To się obawiam, co będzie, jak ona się właśnie rozbije tutaj na wysokości talii. Może nie być zbyt wesoło. Szkoda, że nie ma właśnie szlufek, które by uratowały sytuację. Jeżeli chodzi o rozcięcie z przodu, to nie jest jakieś wielkie. To jest taki krój tych spódnic jeansowych, które niedawno były modne właśnie z niewielkim rozcięciem z przodu. I całkiem nieźle się prezentuje, z tym, że no niestety, ale suwak mi się nie dopina. No i kurczę, nie ma szlufek. Kolejne dwie rzeczy, bluza rozmiar S oraz spodnie rozmiar M. Jeżeli chodzi o bluzę, to wykonana jest z przyjemnego materiału, z meszkiem od środka, z ładnym napisem. Te napisy widzę, że gdzieś się pojawiają teraz na bluzach, nigdzie nie dusi i ona ma też fajną długość. Bo wiecie, nie jest za długa, nie jest za krótka, ma dosyć dobrze trzymający ściągacz. Jeżeli chodzi o spodnie, rozmiar M uważam za odpowiedni. One nie mają niestety szlufek, ale mają tutaj gumę. Także jest taki kawałek gumy, myślę, że nawet jakby się trochę rozbiły, to można gdzieś je tutaj nawet domowymi sposobami nieco zwęzić. Mają kieszenie, zaprasowanie w kant, są szare, takie garniturowe bym powiedziała i tak się prezentują w całości. Mają delikatne rozcięcia na wysokości kostki, co wygląda moim zdaniem ładnie. Dzięki temu się też pewnie nieco lepiej układają właśnie na stopie, kiedy są założone buty. Podobają mi się te spodnie. Czy ze mną zostaną, to jeszcze nie wiem. Natomiast jak na ten moment jestem na tak. To były wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem. Jeżeli coś Wam się spodobało, piszcie mi koniecznie, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli sam film Wam się podobał, poproszę łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem, pa!